Sometimes the silence says enough. I'm a statue like Apollo. Za chwilę staną przed sobą dwa zespoły wielkiej klasy. Czekamy na pierwszy gwizdek. Jak skończy się to spotkanie? Przekonajmy się wspólnie. Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Fani włoskiej piłki na pewno są z nami. Zaraz mecz Serie A. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Piłka szybuje w pole karne. Wow! Strzał zmierzał pod poprzeczkę, ale bramkarz wybronił. Daleko dobrywa w pole karne. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. W polu karnym stanowi śmiertelne zagrożenie. Zawsze dokładnie wie, jak uderzyć, żeby strzał był jak najtrudniejszy do obrony. Ma zmysł killera i fantastycznie ułożoną stopę, więc bardzo jestem ciekaw, co dzisiaj ustrzeli. Jeśli jest w formie, pewnie trafi nieraz. Nic z tego nie będzie. Nuno Mendes. Piłkarze Milanu zwyciężyli ostatnio w meczu z Sassuolo. Twoim zdaniem, Jacku, ta sytuacja dzisiaj się powtórzy, czy raczej zobaczymy tu zupełnie inny mecz? Wtedy wygrali na wyjeździe 2-1. Wynik przyzwoity, choć nie ustrzegli się błędów. Czy dziś powtórzą ten sukces? Nie byłbym wcale taki pewien. Stawiam... Tak jest! Taka obrona tylko wzmacnia pewność siebie, całej defensywy. Zrobił to, jakby nie było nic łatwiejszego pod słońcem. Rzuca w okolice 11 metra. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. No, ładne było to uderzenie teraz. Szkoda. Tak, dobrze tutaj przymierzył. Uderzył technicznie i niewiele zabrakło. Dybala, Wijnaldum. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy prób. Po mistrzowsku broni teraz Menu. Co za parada. Krótkie, sprytne rozegranie. Podanie do Chrisa Smallinga. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Karsdorp. Tak. Udało się przejąć piłkę. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Uwaga, czy strzeli? Nieuniknione. To była formalność.
No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce. No to mamy 1-0. Rick Karsdorp. Andrea Belotti. I oto przy piłce Dybala. Stop. Sędzia przerwała grę. Dyktuje rzut wolny, w którym można zagrozić bramce. Prosto w mur, zmarnowana okazja. Aj, doskonale zachował się teraz Menion. Zagranie na klepę, krótko. Piłka do Belottiego. Belotti ma teraz piłkę. Szkoda, wyglądało obiecująco. Giroud. Starannie budują ten atak, szukają jakiejś dziury w obronie. I mamy gola! Tak, mają teraz 2 gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. 2-0. Gramy dalej. Brahim Diaz. Olivier Giroud. Wymieniają teraz piłkę cierpliwie, ale szybko. Szukają błędu w defensywie. O, chyba wpadnie! Zamiast tak siłowo, trzeba było teraz uderzyć technicznie. Niewiele zabrakło, ale rzeczywiście bramka duża, odległość niewielka, siła tu na nic. Ekipa atakująca może mówić o nieprawdopodobnym pechu. Po uderzeniu pachniało bramką na kilometr, ale rywali uratowało aluminium. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Paulo Dybala. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Nuno Mendes. Podanie do Giroud. Blokuje bez kłopotu. Olivier Giroud zabiera rywalowi piłkę. Czy będzie okazja? Tammy Abraham. Andrea Belotti. Abraham. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Nie wyszło. Strata. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Uwaga, ważne wieści. Mamy informację, że padła bramka w meczu Juventusu. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla drużyny Juve. Obecny wynik brzmi 1-0. Za nami 36 minut gry. Dziękujemy za tę informację. Piłka poza boiskiem, ale nie można odetchnąć. Zaraz rzut rożny. No, kibice teraz się obudzili. Liczą, że może w ten sposób zespołowi uda się zdobyć bramkę kontaktową. I oto przy piłce Dybala. Jonathan Tah, teraz z piłką. Wspaniałe zachowanie w bramce, ale nie, był spalony. Nie sądziłem, że przed końcem pierwszej połowy goście będą tak wysoko prowadzić. Dwie bramki przewagi dowodzą, że przygotowania były dobre i rywal niczym ich nie zaskoczył. Oczywiście to tylko pierwsza połowa, jeszcze wszystko może się zmienić. Ale jeśli zachowają dyscyplinę taktyczną, to bez problemu utrzymają korzystny rezultat.
Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? I oto przy piłce Dybala. Ale strzał zablokowany. Nieładny atak. Powinna być za to kartka. No ciekawe, czy pani sędzia się ze mną zgodzi. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze 2 minuty grania. Niecelne zagranie. Nie daje sobie odebrać piłki. Ma przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. Nie przeszła teraz piłka po dośrodkowaniu. Skutecznie ją zablokował. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Por mí, yo por ti, tú por mí. Mami. Colgando del cuello los juegos.